Dzień dobry, dzieci. To jest bardzo trudne zadanie, także zapnijcie pasy, bo będzie telepało jak w burdelu. Poza tym zróbcie sobie pauzę na przeczytanie treści i poszukajcie czegoś z dużym wyświetlaczem, bo na telefonie to nie będzie czytelne. Jak zwykle zacznę od obrazka i wszystkich sił. Te siły będę rysował tak, żeby z nich wynikało to, co się dzieje. Problem jest w tym, że trzeba najpierw się zdecydować, co się dzieje. Z tej relacji wynika, że masa M1 będzie przyspieszała w dół, no bo jest większa niż suma tych dwóch mas po prawej stronie bloczka A. Ta masa przeważy. Narysuję jej przyspieszenie. Gdzieś tutaj przyczepię. Nazwę je A1. No i teraz, ponieważ ta nitka jest nierozciągliwa, to jeśli masa M1 przyspiesza w dół z przyspieszeniem A1, to bloczek B musi przyspieszać w górę z przyspieszeniem wartości A1. Mogę sobie to złapać i na kopiuj wklej przetargać tutaj. To jest przyspieszenie tego bloczka. I co do wartości, ono jest równe A1. Bloczek B będzie się kręcił przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No, o tak. Bo ta masa jest większa niż ta. Ta masa na pewno będzie przyspieszać w górę. No bo mało, że jedzie w kierunku bloczka, przyspiesza w kierunku bloczka, no to jeszcze bloczek przyspiesza w górę, więc ona ma jakby dwa przyspieszenia. To będzie A3. W którą stronę ta masa będzie przyspieszać, nie potrafię powiedzieć. To zależy od stosunku mas. Może się zdarzyć tak, że przyspieszenie A1 będzie większe niż przyspieszenie tej masy względem bloczka. Wtedy ta masa jechałaby do góry. Ale może być odwrotnie. I ten odwrotny przypadek, że ta masa jedzie na dół względem Ziemi, wydaje się bardziej intuicyjny, więc przyjmę, że faktycznie ona przyspiesza w stronę Ziemi. A2. Tu jeszcze raz podkreślam, to zgadłem. I teraz, wiedząc jak, co tam przyspiesza, spróbuję narysować siły, tak żeby z tych sił wynikało, że te ciała przyspieszają w te strony, które chcę, żeby przyspieszały. Czyli wypadkowa siła działających na masę M1 musi być zwrócona w dół. To będzie wypadkowa siły ciężkości i siły reakcji ze strony linki, którą oznaczę literą N. Siła ciężkości działająca na masę M1. Oznaczę ją Q1. No i ona będzie równa M1G. No i teraz reakcja ze strony nitki, co do wartości równa ciągowi, musi być mniejsza niż Q1. Po to, żeby wypadkowa była zwrócona w dół, żeby ta masa przyspieszała w dół. Przyłożę ją do środka. Wtedy jest czytelniej, wydaje mi się. To zielone jest mniejsze niż to niebieskie tutaj. Nazwę to N1. Można powiedzieć, że masa M1 i bloczek B oddziałują ze sobą za pośrednictwem nitki, że one się wzajemnie ciągną. To tutaj nic nie robi. To tutaj tylko zmienia kierunek działania siły. A w takim razie mogę to złapać na kopiuj wklej. Całe. I przeciągnąć tutaj. Te dwa ciała, M1 i B, ciągną się wzajemnie. To są siły akcji i reakcji. Z pewnym przybliżeniem, tak? Tak naprawdę one bezpośrednio oddziałują z bloczkiem A, ale on nic do tego układu nie wnosi. Bo nie ma masy, jest zamocowany. Jedyne co robi, to zmienia kierunek działania siły. To nie jest zupełnie ścisłe, ale tak się zwykło na to patrzeć i to działa. Zrobię te naciągi trochę jaśniejsze, bo słabo widać. No, chyba lepiej. To teraz przyjrzymy się bloczkowi B. On przyspiesza w górę ruchem postępowym i jednocześnie przyspiesza w ruchu obrotowym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ale on nie ma masy, więc jak sobie popatrzę na F równe MA, to dochodzę do wniosku, że wypadkowa sił na niego działających musi być równa zeru. A to znaczy, że suma sił ze strony tych dwóch odcinków linki działających na bloczek B w dół jest równa, co do wartości, N1. To wynika z ruchu postępowego. Z ruchu obrotowego z kolei wynika, że każda z tych sił jest równa N1 drugich. Skąd ta pewność? Ten bloczek owszem przyspiesza w swoim ruchu obrotowym, ale ponieważ on ma zerową masę, a tym samym zerowy moment bezwładności, to potrzebuje zerowego wypadkowego momentu siły, żeby w tym ruchu obrotowym kręcił się coraz szybciej. Jeśli siły działające ze strony tej linki i tej linki na bloczek B mają mieć zerowy moment, to one muszą mieć te same wartości, bo mają te same ramiona. No i biorę połowę z tego. Czyli powiedzmy gdzieś dotąd. O piksel nie chodzi, nie? Nazwę to N2 za chwilę.
Przedtem powołam się na trzecią z aerodynamiki i powiem, że jeśli bloczek jest ciągnięty w dół za pośrednictwem linki przez masę M2, to masa M2 jest ciągnięta w górę za pośrednictwem linki przez bloczek. Przyłożę do środka, bo tak lubię. I ta sama sytuacja po prawej. Zostały do narysowania siły ciężkości. Jeśli chcę, żeby masa M2 przyspieszała w dół, to siła ciężkości Q2 będzie musiała być większa niż ten naciąg. No i jest, pasuje. Z kolei siła ciężkości Q3 musi być mniejsza niż ten naciąg, żeby ta masa mogła przyspieszać w górę. Teraz taka mała dygresja, to jest bardzo trudne zadanie, moim zdaniem. Że jest bardzo trudne, udowodnię w dalszej części filmu, a teraz powiem, jak bardzo jest trudne. Więc jest tak bardzo trudne, że za pierwszym razem, jak je robiłem, to popełniłem taki gruby błąd, że hej. Na szczęście mam taką ruską książkę, gdzie było rozwiązanie tego zadania. Przeanalizowałem sobie, zrozumiałem, co zrobiłem źle. No, ogarnąłem problem. I później pomyślałem sobie, że popiszę się, że umiem takie trudne zadanie zrobić przed patronami. Wywlekłem je na patronicznych zajęciach i popełniłem ten sam błąd, który popełniłem, gdy próbowałem to rozwiązywać sam za pierwszym razem. Wezmę, włączę sobie lepszy pisak i zapiszę, że... Zapiszę to, co widzę. Że N1 to 2N2. Teraz zapiszę drugą z aerodynamiki dla każdego elementu układu z osobna. Powinienem wtedy mieć tyle równań, ile trzeba. Najpierw dla masy M1. Jej przyspieszenie to M1G pomniejszone o N1 przez M1. Czyli właściwie G odjąć N1 przez M1. A2. I tutaj widzę, że przyspieszenie to będzie Q2 odjąć N2. Czyli G pomniejszone o N2 nad M2. No i wreszcie A3. Tutaj przyspieszenie to będzie N2 odjąć Q3 przez M3. Czyli N2 przez M3 odjąć G. To są trzy równania, w nich jest pięć niewiadomych. Jest słabo. Mogę nieco poprawić sytuację, korzystając z tego i zapisać tutaj 2N2. Ale dalej to nie jest rozwiązywalne. Mam trzy równania, cztery niewiadome. To znaczy, że sama dynamika tutaj nie wystarczy. Będę musiał przyjrzeć się też sytuacji kinematycznej, bo to rysowałem te przyspieszenia. Teraz za chwilę spróbuję was oszukać. Specjalnie zrobię błąd, ten, który sam zrobiłem. I konia z rędzianem temu, kto wynajdzie ten błąd, zauważy go, zanim powiem, co zrobiłem źle. Czytam sobie uważnie treść i patrzę, że mam liczyć przyspieszenia względem ziemi, względem gruntu. No ale tutaj wyszły mi przyspieszenia względem bloczka B. Więc oznaczę sobie je jakimś tam primem czy czymś takim. Albo napiszę to względem bloczka B. A to jest przyspieszenie masy trzeciej względem bloczka B, czyli A3B. Przyspieszenie względem ziemi, którego szukam... Jak głupie te oznaczenia mam. Lepiej będzie tak. Szukam przyspieszenia względem ziemi, spróbuję określić, jaka jest relacja między przyspieszeniami względem ziemi a przyspieszeniami względem bloczka. Przyspieszenie masy M2 względem ziemi. To będzie tyle, ile ona ma względem bloczka. Odjąć. Przyspieszenie bloczka, bo bloczek wlecze ze sobą te masy w górę, czyli odjąć A1. Przyspieszenie trzeciej masy względem ziemi. To będzie jej przyspieszenie względem bloczka. Dodać A1. Tutaj to widać, to musi być suma, nie? Ona przyspiesza w górę i jeszcze bloczek dodatkowo przyspiesza w górę. Teraz zauważam, że ich przyspieszenia względem bloczka muszą być identyczne. Nie mogą być różne, bo wtedy by się linka musiała zerwać albo namnażać nie wiadomo skąd. No, dziwnie by było. Więc zapisuję to jeszcze raz. Odejmę te równania stronami. A2 odjąć A3 to będzie minus 2A1. I już popełniłem błąd.
Także wszyscy, którzy dostali konia z rzędzianem, piszą w komentarzach, że go mają, a ja skreślę to, co jest źle. To nie są przyspieszenia względem bloczka. To są przyspieszenia względem Ziemi. Wziąłem pod uwagę wszystkie siły działające na każde z tych ciał z osobna i dostałem przyspieszenie względem Ziemi. To tak działa. Zapisuję wzory na przyspieszenia względem Ziemi raz jeszcze. A2. A2 przyspiesza względem bloczka B w dół. To przyspieszenie względem bloczka B będzie z plusem, bo jest w kierunku ruchu. Domniemanym kierunku ruchu. To jest przyspieszenie względem bloczka B, tej drugiej masy. Już nie będę pisał A2B i A3B, bo wiem, że są identyczne. Odjąć przyspieszenie bloczka w górę, czyli A1. Teraz A3. To będzie przyspieszenie względem bloczka. Dodać A1. A3 jedzie w górę, więc te wektory, które są w górę, dostały plusa, nie? No i jeśli odejmę stronami, to będę miał A2 odjąć A3. I to będzie minus 2, A1. I tak, to jest ten sam wzór, który dostałem tutaj. Ale tu dostałem go tak trochę przypadkiem. I przy tym założyłem błędnie, że te dwa przyspieszenia są identyczne. One nie są identyczne. To nie są przyspieszenia względem bloczka, to są przyspieszenia względem Ziemi. Więc gdyby dalej ciągnąć to rozwiązywanie, to nic by z tego nie wyszło. Ale z tego wyjdzie. Bo oto, drogie dzieci, mam 4 równania i 4 niewiadome. To jest właściwie koniec rozwiązywania. Dalej została sama algebra. Ja myślę, że dam temu zadanie jakąś wysoką trudność, bo mi się wydaje trudne. Mi w ogóle względność ruchu sprawia problem. Dopóki jest mowa o prędkościach względnych, no to jeszcze jako tak ogarniam, ale jak pojawiają się względne przyspieszenia, to trochę głupieje. No, może kiedyś się nauczę tego. Póki co mam średnie wyczucie. No dobra, patrzę na to, co się urodziło. A, przyspieszenie. Te przyspieszenia mam tu. I każde z nich dałem radę wyrazić przez N2. No to korzystnie będzie tu postawić, że dostanę równanie, w którym jedyną niewiadomą będzie N2. Czyli A2 to jest G odjąć N przez N2. Odejmuję od tego A3, czyli to. Pamiętając, żeby tam znaki pozmieniać, nie? Tu dopiszę minus, tu plus. Żeby się nie zajebać, co napiszę, minus 2 i w nawiasie G odjąć. Czyli tu będzie 2G. Minus 2G. Dodać 4N2 przez N1. Dobra, wyrazy z N2 na prawo, po lewej będzie 4G. Plus N2, zgubiłem ten indeks. N2 to jest wspólnym czynnikiem. Wyłączę go przed nawias. No i N2 to będzie 4G przez to. No, jednostka się zgadza. Skoro mam N2, to mam N1, nawet nie będę tego pisał, bo mnożenie nie jest trudne. Wyrażenie na M1 tu będzie 8. Na porządku zapiszę A1, A2, A3. G pomniejszone o 2N2 przez M1. Czyli ta dwójka tu wpadnie, będzie 8G. No i przez M1, to M1 wpadnie tutaj. I pomnoży mi całe to, nie? To znaczy, będę miał 4M1 przez M1, dodać M1 przez M2 i dodać M1 przez M3. G jest wspólnym czynnikiem, można przed nawias wyciągnąć. Nie, że trzeba, ale można. Wzór będzie wyglądał bardziej uczenie. Chyba płotek zrobię. A2. G odjąć N2 przez M2. No, czyli to będzie 4G tutaj, a M2 pomnoży mianownik. 4M2 przez M1, dodać M2 przez M2 i dodać M2 przez M3.
No i znowu można G wyciągnąć jako wspólny czynnik przed nawias. A3. Co my tu mamy? N2 przez M3. I całkiem analogicznie. Mnożę to razy M3. 4M3 przez M1. Dodać. M3 przez M2. I dodać. 1. Od tego wszystkiego odejmuję G. G mogę jako wspólny czynnik przed nawias. Znowu, nie muszę tego robić, ale może lepiej wpisywać do kalkulatora G raz niż dwa razy. A może lepiej wpisać dwa razy i nie pierdolić się z nawiasem, nie wiem, jak wolicie. Ja sobie tutaj z dupy wziąłem, że M2 przyspiesza w dół. Mogłoby przyspieszać w górę. To nie szkodzi, że tak zrobiłem, bo te rozwiązania są ogólne. One będą działać za każdym razem. To, czy dobrze wyszło, można sprawdzić na przypadkach szczególnych. Na przykład wyobrażam sobie, że ta masa ma 4 kg, a te dwie po 2. No i podstawiam sobie tutaj i sprawdzam, jakie wyjdzie przyspieszenie. I tu miałbym 4 dodać 4 przez 2, czyli 2. I znowu 4 przez 2, czyli 8 przez 8. 1 odjąć 1, 0. Przyspieszenie wynosiłoby 0g. To samo powinno wyjść dla kolejnych i wychodzi. Ja tego typu zadania przypominam sobie mgliście z pierwszego roku studiów i przyznam, że wtedy nie za bardzo kumałem, co się dzieje, a nagrałem to, bo mi się pamięć odświeżyła. Miałem korki z dzieckiem, który uczy się do takiej brytyjskiej jakby matury czy czegoś, A-levels to się nazywa, i miałem z nią korki z matmy i stąd wziąłem pomysł na zadanie. To jest to. Także taka sytuacja. Podoba mi się, że tutaj nie mówi się dzieciom, że matematyka, fizyka i chemia to są odrębne przedmioty, których nie wypada mieszać.